Jeśli czujesz się niedoceniony, przypomnij sobie, że Altira w tym roku wydała nowy album. Jeśli uważasz, że You Are Welcome to największy shit, jaki mógł wyjść w 2021, przypomnij sobie, że Altira wydała nowy album. No cóż, wiecie, no, bo niektórzy ludzie, mam wrażenie, że chcą wracać do tych pięknych lat 2000, wiecie, kurwa, kiedyś to było, wiecie, że były te piosenki metalowe, dostosowane wręcz do, wiecie, że myśmy nie Facebooka nie mieli, myśmy mieli MySpace'a, wiecie, kiedyś próbowaliśmy się dostosować do radiowych stacji. No i oczywiście, i podobnie jak ci dzisiejsi nasi traperzy, śpiewać o tym, jak to narkotyki są dobre i jak bycie pijanym jest zajebiste. A, i robiliśmy wtedy selfie w lustrze z aparatem. Ratem oczywiście. No, że kiedyś mieliśmy, i że chłopy miały jeże, a kobiety nosiły pieski w torebkach, wiecie, takie panterki, opalały się w solarium, mimo że kiedyś też nie wiedzieli o tym, że solarium powoduje raka. To były piękne czasy. Piękne czasy, które dzięki temu przez jakiś czas zrujnowały scenę metalcore'ową za pomocą, jak to niektórzy określają, jedni crankcore'em, a inni trashcore'em, a jeszcze inni dumpster metal, dumpster fire metalcore. Ale spokojnie, na szczęście są czasy 2010 i mamy już na szczęście no, pewien etap życiowy z głowy, czyli mamy już z głowy już pewną epokę muzyki, której nikt nie chce wracać. I każdy, kto powie w tych latach 2000, że nikt normalny nie powie, że crankcore był super. Tak samo nikt normalny by nie powiedział, że Altira to jest arcydzieło, które trzeba słuchać. I tak, bądźmy sobie szczerzy, jeżeli ktoś by tak obserwował tak z ciekawości Apple Music, nazwie Hunter, no to mógłby zauważyć, że Altira nie figuruje na tej liście. W ogóle, bądźmy sobie szczerze, Altira nie figuruje w ogóle w mojej prywatnej bibliotece, więc no bądźmy sobie szczerze, no okazję słuchać w trakcie Twitchowego live'u na ity i postanowiłem ziścić plan, a wiadomo miał być high train postaci ekipy, ale bądźmy sobie szczerze, Altira przebiła nawet samego Freeza swoim cringe'em, więc no będą najpierw oni, bo oni to pierdolone złoto z diamentami i platyną. I oczywiście standardowo będzie to track by track, bo w sumie jakbyśmy zrobili taką zwykłą recenzję bez przeglądania tracków po kolei, to wyszłaby recenzja w stylu chujowe, cringe'owe, tak złe, że aż śmieszne. Szczerze nie polecam. Dziękuję, dobranoc. A tak to będziemy mieli wgląd na to, co w tej płycie w ogóle nie zagrało. Czyli zanim zaczniemy od bardziej przykrej części, na początku mamy utwór, który o dziwo jest znośny, czyli Anexty. No wiem, arcydzieło metalcore'u to nie jest, ale z drugiej strony no jednak niżej się nie da upaść, prawda? Chociaż no, w późniejszej części można zobaczyć, co tam będzie, ale na początku mamy taki spoko metalcore'owy utwór, taki typowy. No wiem, że już pomina już fakt, że tutaj jest krzyczenie hej, hej, hej i te rzeczy, ale da się tego słuchać bez żenady. No, początek nie zapowiada się aż tak źle. K
Kolejny utwór jest już nieco zapomniany, bo w mojej głowie oczywiście, bo to jest Empty Clip. I o dziwo to jeszcze jest tak samo jak podobnie. NST to jest bomba z opóźnionym zapłonem. Zaraz powiem, o co chodzi z tym opóźnionym zapłonem. No bo w sumie ten utwór no nie jest niczym nadzwyczajnym. No jest przeciętny po prostu, dlatego też no dużo o nim nie powiem. Ale za to więcej czepania ryjaca będzie oczywiście w następnym utworze. A huge brown stain running down his pants. And he goes, oh, oh God. Takes off running from over there to where we are right here. Into the woods. Nie no, wiecie z czym spodziewał późno na bombie z zapłonem? Bo samo na biało przychodzi Franzak i taki utwór nazwę Metalcore Manson. Ja nie mogę, to jest zło! I to takie zło, że aż śmieszne, bo wiecie, bo mamy tu do czynienia z totalnym spierdoleniem, jakie przyszło mi do głowy. Wrażenie ogromne! I to spierdolenie już się wykazuje przy tekstach. No właśnie, bo sprawiałem, że największy problem nie będzie już produkcja, a tekst. Produkcją, niektórym to może się podobać, to nawet jest w miarę znośnie wyprodukowane, ale pisarstwo to pomsta do nieba. Pozwólcie, że przetłumaczę wersję po polsku, tłumaczoną z Google Tłumacza, bo nikt tekstowo nie odważył się przetłumaczyć tego semiksowego języka. Suki skubią nago, posprzątają mój dom, kiedy wjeżdżam nago, w wannie z hydromasażem. Kurwa, który mamy rok? Ale okej, okay, czytajmy dalej. Wyślij zdjęcie na mój telefon, wpierw dostanę Harry. Ten chłop ma 30 lat, czy 14, czy może nawet 8, że zdrabnia nazwę Ferrari. Tak, Ferrari oznacza to Ferrari, bo wiecie, o co ma myśli. Co kurwa ma być? Wygląda to jakby pisał ktoś, kto nie włada bogatym językiem, ale czytajmy dalej. Skopałem Lamborghini, potem rozbiłem moje Lamborghini tylko po to, żebym mógł zobaczyć lepszego brata Suki, wysyłając co zaraz wyśle mnie na wycieczkę, ego ułożyłem. Ego to ma bardzo wysokie, przyznam szczerze, ale czytajmy dalej, bo zaraz mi mój mózg się wyjebie. Mnóstwo steków pokroję to i podwoję. Moja dziewczyna no ma dziewczynę, ma dziewczynę. No what the fuck is going on? I wszyscy pieprzymy orgię na reg gambangie. No dobra, nie będę czytał nawet refrenu, bo i tak by się moje szare komórki porozbijały, ale macie, z czym to się je, że refren to niech przeczyta pani Iwona, znaczy inny pan Paweł, no, czy Krystian. Pieprzyłem twoją sukę. Tak. Ssała mojego penisa, wypiję ten łyk. Zrobię młyn. Wzbogacę się, metalkoreowa rezydencja. Nagie suki tańczą, zabiłam pieprzoną grę. Nazywaj mnie Metalcore Manson, wypij ten łyk. Zrób młynek. Wzbogaktyn się, metalkoreowa rezydencja. Nagie suki tańczą, zabiłeś pieprzoną grę. Mów do mnie, Metalcore Manson. I
to powołanie się na tego Mansona mnie strasznie wkurwia. Tym bardziej, że w tym roku pan Marilyn Manson ma przejebane w życiu, bo został oskarżony o akt, o to, że molestował kobiety. A tu przychodzi pan Frozilla i postanawia mu jeszcze bardziej zjebać karierę. W postaci tych tekstów i uprzednictwiania kobiet, by nie wiem, co to miało postawiać Marilyna Mansona jeszcze w gorszym świetle? Czy jak? Poza tym oczywiście wiadomo jest, czy to edgilordstwo spierdolenia Over 9000 również się tu pojawiło. I wiadomo, co prawda Manson już nie jest taki edgy i kontrowersyjny jak kiedyś, ale nawet w czasach, kiedy był kontrowersyjny, no, pały to nie przeginał. Lecimy kurwa tutaj, jest dobrze w kuj, lecimy tutaj. Kurwa. Chyba mój spierdolometr się zepsuł. Ale to chuj, co musi być mocno. Zobaczę jak to działa. O, sabotaż, pasuje ta nazwa. Lost Planet, tak? Jestem na planecie Frunzaka. Tam naprawdę są wyjątkowe jazdy. To piwo powinno być idealne. Nadszła odpowiednia pora na piwko! Był tak! Odprowadził Sabator, który akurat nie jest z Polski. Chyba on jest z Rosji, czy innej Białorusi, Ukrainy. Ale podejrzewam, że z Rosji bardziej. Prosto z Intermarché Lost Planet, bo mam wrażenie, że dotarliśmy do planety Frązaka. Bo czemu drink beer time? Bo jest drinking day! Czyli utwór o tym, jak to alkohol jest zajebisty! Wiecie, takie trochę szkodliwe moralnety w stylu, no, że bycie, posiadanie kaca, że picie cały dzień jest takie super, a to, że jesteś ledwo leżącym trupem i nie możesz pójść se do pracy, to to picie jest zajebiste, polecam. Czy Frązak zasnął w 2008 i dopiero teraz się obudził? No bo na przykład takim utworem był Every Have I Got od Hollywood Undead i tutaj trafiamy na moment, w którym tej płyty nawet metalcore'owej się nie da nazwać. Jest to crankcore! Tak, podobnie jak Metalcore Manson, Drinking Day to też crankcore, bo widać struktura tego utworu przypomina takie hały muzyczne jak A Broken Cycle, Mirrorness, czy Blood on the Dance Floor, które są jechane przez takie serwisy jak Rate Your Music. A, i oczywiście znowu Iwonka musi pokazać przedsmak, co się kryje w ogóle w tekście, więc polecam przygotować piwko, może jeszcze jakieś CBD i lećmy z tym! Mogę być trochę szorstki na krawędziach. Przyznaję, że muszę się opamiętać. Ale jaką frajdą jest poddawanie się? 4 szaty te uili w mojej filiżance Dixie. Południowe słońce pada na mnie. A kiedy zamykam oczy? Jesteś tym, którego widzę. Długie włosy rozwiane. Wiatr wieje. Chcę to zrobić jeszcze raz. Someone call the nurse because I need help with my words. Pije dzień i zaczynam myśleć. Jak chcę cię znowu przelecieć. To zły pomysł. Że chcę cię zobaczyć. Ale jestem na tyle pijany, żeby wysłać tego SMS-a. Wake up the next morning. I wake up Willie. I'm like, Willie, get the fuck up. To me, you better say it to my face. You'll never tell me that we did it or not. So shut your mouth, go on it. A tymczasem przy Broken The Happy mamy wielki mess i nie mam co to powiedzieć, bo znowu tu jest generic utwór.
Spokojnie, to już nie jest krankor, może jednak jeszcze jest krankor, ale nie mogę tego stwierdzić, bo mój mózg padł. G-Squad, tutaj dla odmiany spierdolony jest nie tylko tekst, ale również produkcja, która też woła trochę o pomstę do nieba, bo momentami pan Frązak coś tam bełkocze, to pierwsza zwrotka to w ogóle jakieś... A już nie wspomnę o słowie G-Squad, tylko że wypowiedziane chyba z prędkością karabinu maszynowego. No wiecie, bo zamiast G-Squad mamy Cisła, bo wiecie, bo chyba mam wrażenie, że to piosenka idealna do ukrytych przekazów w piosenkach, zwłaszcza w języku polskim. Może weź, Cybermarianie, pod uwagę tą piosenkę. Zresztą mam wrażenie, że w ogóle tekstowo to w ogóle jest to koszmarne spierdolenie, tym bardziej patrząc na to, że tam jest cisła, naprawdę cisła. To pewnie chodzi o to, że jakąś tam lawirynę. I nie zabrakło oczywiście z tekstu w stylu ci mojego pytonga. O tak, Schorsteger, idealne wręcz do rozpierdolenia ideologii mojej Staśko i innych feministek. A teraz Andrzejku, poświęć tą Iwonkę! Grube suki. Wysportowane suki. Nie pierdolę suki. Mimozy bez dna. Wszyscy kochają suki. Niedzielny brunch. Kąpielówki Louis. Nie zapraszaj spłukanych punków. Rób zdjęcia. Ulubione miejsca. Bar jest wypełniony wszystkimi ciosami. Białe pazury. Margariti. Wołając wszystkie moje senoritas. Umieść to na czacie grupowym. Powiedz mi. Gdzie do cholery jesteś? Wiesz, że tak schodzimy. Viva Las Vegas to jest chyba utwór w momencie, kiedy to osoby wybierają się do Las Vegas, by przepierdolić wszystko na kasyna, no bo w sumie czemu by nie? Cóż, utwór jaki jest, każdy widzi, jest on troszkę momentami cringe'owy, ale zarazem urokliwie cringe'owy, chociaż na szczęście nie zdarzają się tu uper cringe'owe utwory, które są jednocześnie nudne, więc tutaj nie mamy nudy, bo przynajmniej ten cringe przynajmniej dostarcza nam dawki dopaminy, byśmy mogli słuchać tego dalej. It's over 9000! What 9000? Jeszcze tak pod koniec wracamy do Edge spierdolenia over 9000! Czyli cancelled, czyli kolejny spierdolony utwór, to jest kolejne chore gówno z downem! Ja już nie chcę o tym gadać, no już nawet Iwonka się będzie męczyć z tymi tekstami, nie! Ostatni utwór, o dziwo, nieironicznie, no bo wiecie, poprzednie niektóre z nich to nawet powychwalałem ironicznie, Clarity. O dziwo wygląda zajebiście. Wręcz jest to jasniutki punkt Closera. Tak, to jest najjaśniejszy punkt płyty. Tak samo jak Anesty, jest to bardzo jaśniutki punkt,
który warto chyba słuchać, chociaż z drugiej strony, czy warto się męczyć z pozostałym chorym gównem z Downem, czy po prostu lepiej ściągnąć single Clarity i mieć to z głowy. Poza tym też tekstowo pokazuje, że jak Frązak potrafi, jak chce, to potrafi napisać coś mniej wyglądającego jak poziom 14-letniego pana ekipy, który uznał, że ten freestyle jest za słodki, więc będę uber edgelordem spierdolenia, będę jebał swoje koleżanki. A jeszcze będzie mówił te jebać wszystko, po prostu jebać dosłownie nawet i Platformę Obywatelską, ale okej. Może przejdźmy już do tego podsumowania, bo album wygląda dosyć ciekawie, że pierwszy utwór spoko fajny, ostatni utwór spoko fajny, no drugi też powiedzmy, ale no nie jest on taki zapamiętywalny, ale lepiej mieć przeciętny utwór niż to, co jest po środku płyty, czyli edgelordstwo spierdolenia oraz mizoginie zapewne, bo momentami mam wrażenie, że mizoginia tu śmierdzi. Halo, gdzie jest feministki? Halo, gdzie feministki? Kobiety obrażają! Dobra, zapomniałem. Feministki wolą się zajmować zegarkiem Lewandowskiego. No, trójciutkę sztypta seksizmu oraz nudeski, bo czemu, kurwa, nie? A, i kobiety też nie powinny wysłać nudeski, bo to też wstyd. Zarówno u faceta, jak i kobiety. Jest to pierdolony wstyd. Ale przyznam szczerze, że sam album jest momentami też bekowy, tak? Stąd też będzie za chwilę pojawić się ocena. Z jednym z powodem, czemu jest nieco wyższa, to to, że no, album jest momentami kopalnią beki i śmiejemy się z nielogiczności tekstów oraz tego, jak to Frozilla próbuje być edgelordem spierdolenia. Oraz długość albumu, która wynosi 31 minut, więc na szczęście pan Frązak oszczędza słuchaczowi i uszów, bo jakby było to 45 minut, to każdy by już rzucił płytę w kąt. A tak mamy te 31 minut, co sprawia, że to stężenie cringe'u i spierdolenia nie jest aż takie wysokie. Więc też długość płyty też już trochę wpływa, jest to zarówno to jest chyba największa, jedna z większych zalet, że płyta jest krótka i to dobrze, że jest krótka, bo bym się przeraził. A drugie właśnie te dwa utwory, Anexity i Clarity, czyli te jaśniutkie punkciki, które mimo wszystko, jakie jest ten Altira, każdy widzi, warto posłuchać. Po prostu ściągnijcie te Anexity i Clarity i cieszcie się po prostu tymi utworami. A resztę możecie sobie darować. Oszczędźcie sobie mózg, okej? Oh, there they are. Oh, what's this? Oh, goodness. Oh, goodness. Here they are. The shitty pants. Willie's poopy pants. Hey, Willie! Willie! Fuck you, Willie. Don't shit your pants anymore.